I witam Was na vlogu. Ja jestem właśnie na rowerku, robię sobie trening. Mamy niedzielkę, godzinkę 12, więc stwierdziłam, że wyjdę sobie na rower. Jest bardzo przyjemna pogoda, bo jest chłodniutko, fajniutko. No i dzisiaj postawiłam na rower, a wieczorkiem na bieganie, bo ostatnio mam bardzo dużą zajawkę, jeśli chodzi o bieganie. Widzę też efekty, waży 63 kilo, dobrze się czuję, także jedziemy. Jedziemy przed siebie. Dobrze, kochani, podjechałam do pierwszego lumpeksa. Jak ktoś jest z Końskich, to jestem na ulicy Polnej. O! No, jestem na ulicy Polnej. Zobaczymy. Dzisiaj jest zostawa w tym lumpeksie. Podobno w środę. A dzisiaj mamy środę, także może coś fajnego sobie wybiorę. Właśnie tutaj w tym lumpeksie kupiłam ten kombinezon, który Wam się tak podobał, ten biały. To jest jakiś apparel. Wtorek, sobota, piątek, czwartek. A co to dzisiaj? Aha, nie no, środa. Dobra, kochani, jeśli chodzi o ten lumpeks, to no nic, kompletnie nic ciekawego nie było. A też słyszałam, że z rana było najwięcej osób. Kochani, niestety w tym lumpeksie też nie udało mi się nic dostać. Nawet jakbym chciała Wam coś pokazać, żeby cokolwiek przymierzyć, co chociaż ciut mi się będzie podobało, no to kochani, nic. Nic nie było. No nic nie było. Nawet jakbym chciała coś przymierzyć, pokazać, no to nie będę udawać, nie będę robić tego na siłę, no bo po prostu nic nie ma. Jadę teraz koło sądu, na ulicy, tam gdzie jest sąd. Nie wiem, jaka to jest ulica. 1 maja? Nie wiem, nie wiem. Tam jest duży lumpeks, także tam może coś się uda dostać. Widzicie, to jest po prostu tak, jakby człowiek chciał coś przymierzyć, to niestety nie może przymierzyć, bo nic nie ma. Mówię, tu jest bardzo duży lumpeks, także zobaczymy. A, jeszcze jest jeden lumpeks, tam koło dentysty mojego. No zobaczymy. Kochani, znalazłam sobie takie spodnie. Tylko tu jest bardzo słabe światło. Wyglądają tak, no nie wiem, takie są nietypowe. Kurde, co Wy na to? Nie wiem. Ciężko po prostu określić. Są takie inne niż wszystkie, na pewno. Tu mają tylko taką dziurę, ale to chyba specjalnie taką dziurę mają. Nie wiem, są ciut za duże na mnie. Nie wiem. Coś takiego. Światła trochę więcej Wam pokażę. O. Nie mam pojęcia. Te spodnie są dobre na mnie. Nie wiem, jakoś tak się bardzo szeroko w nich czuję, więc na razie je odstawię. Takie też znalazłam jeansy, ale jest za mały rozmiar. Za mały sobie wzięłam, bo to jest XS-ka. Przesadziłam. Nad tym się zastanowię. Coś takiego mają w sobie innego. O, no nie wiem. Pomyślę. O, te kochani spodnie tak wyglądają. Tu pod światłem Wam pokażę. O, tak się prezentują. No są takie nietypowe, moim zdaniem. Mają coś takiego w sobie innego. O. Są dosyć ciężkie, takie masywne. Tylko, że ja też tak jakoś teraz przestałam lubić takich szerokich. I na przykład tu takie przymierzam teraz na sobie mam. Takimi kieszonkami. O. Nie wiem. Ciężko. Ciężko mi, kochani, coś wybrać. Nie mogę się zdecydować coś dzisiaj, ale przynajmniej coś oglądam. No nie wiem. No tu, kochani, jest takie większe lustro. Tak to wygląda. Tylko ja nie wiem, czy te kieszenie, które są tu po boku, czy one mnie po prostu nie poszerzają trochę. No nie wiem. Tak. Tak to wygląda. Kochani, zdecydowałam się na bojówki. Ja w ogóle zawsze mam wrażenie, że w tych bojówkach wyglądam szeroko. I zapytałam pani, jak wyglądam, i powiedziała, że tam było trochę ludzi, więc tak nie chciałam bardzo nagrywać, żeby kogoś po prostu nie nagrać. I w takim małym miasteczku ludzie też są, tak wiecie, troszkę sceptycznie nastawieni. Zaraz się tam oglądają, że ktoś tam nagrywa ich. Natomiast no, nie jest to też zabronione. Ale ja po prostu chcę, żeby się każdy dobrze czuł, komfortowo. Więc już Wam pokazuję, które to są spodnie. Tam jest w ogóle w tym lumpeksie bardzo duży wybór, natomiast bardzo słabe światło. I tam nie do końca widać.
No ale pani powiedziała, że ładnie wyglądam, że jest w porządku. Pewnie ktoś może pomyśleć, że chciała tylko mi je sprzedać. Kosztowały, kochani, 7... Nie, 6 zł kosztowały te spodnie. 32 rozmiar, jakby ktoś pytał. A tamty mi odradziła, bo powiedziała, że po prostu one są zbyt powycierane, zbyt zniszczone i no i że źle w nich wyglądam. Także pani bardzo szczera, już wam pokazuję. Kochani, jestem w Pepco. No i byłam na dziale damskim, ale nie było wyboru, tylko jedne dresy wzięłam i poszłam sobie na dział dziecięcy i na 170 wzięłam sobie takie spodnie. Wygodne, elegancko. O, wszystko z nimi w porządku. No, teraz będę dla dzieci kupować. No, są naprawdę fajne, wygodne. 170 na 170, ja jestem trochę niższa. Ale tu się wszystko fajnie trzyma, są wygodne. Mega, biorę te spodnie. Zaraz zobaczę, ile kosztują i dam wam zleć. Kochani, te też są z działu damskiego, natomiast też są dla mnie za duże. Są na 170 i tu są, widzicie, takie szerokie, więc nie, te odpadają. Te kosztują 40 zł. No ale te są najlepsze, kurde. Te, co wybrałam, te pierwsze. Czyli byłyby dobre, tylko wiecie, za dużo tego materiału jest. Za szerokie. Jeszcze mam jedne do przymierzenia. Dobra, a te już, kochani, są z działu damskiego i te idealnie leżą. Są w ogóle, jeśli o materiał, jeśli chodzi, to są fajne, naprawdę dobre. Więc biorę jednak te. Tych nie biorę, bo już widzę, że one są delikatnie powycierane. Taka szmatka trochę jest, więc jakościowo trochę tylko w nich bym pochodziła, więc mi się nawet nie opłaca, nawet za to 25 zł. A te zobaczcie, jak fajnie leżą. One się tu ciotkę, bo ja je za bardzo podwyższyłam, ale tu się wszystko trzyma. Eleganckie. Te biorę, kochani. Są różne kolory w ogóle tych. Jest... zaraz wam pokażę, jakie są kolory. Ja wybrałam sobie ten niebieski i te biorę. Te kosztują 40 zł. Zaraz sprawdzę nawet. Ja, kochani, biorę sobie rozmiar S, ale są też duże rozmiary XL, L, kochani. Zaraz wam pokażę. I one kosztują o 40 zł, więc biorę te i naprawdę fajne jakościowo. Są takie mięciutkie, cieplejsze, więc biorę sobie te. Wiem, że są jasne, ale u mnie jasne odpada przy zwierzętach. No i te niebieskie są i jeszcze jakiś kolor, ale zaraz wam pokażę. Kochani, tu macie całe te dresiki, więc ja biorę właśnie sobie te spodenki, bo bluza jest mi niepotrzebna. Właśnie mamy też taki kolor łososiowy tych spodenek. Ale tutaj nie ma rozmiaru tego, co ja chcę, ale są też bardzo ładne. I tu mamy jasne. I gdyby nie to, że mam zwierzątka, bym wzięła pewnie jasne, ale ja wiem, że to się źle skończy. Także naprawdę bardzo fajne jakościowo rzeczy. Ta bluza też nawet fajna. Tylko tak jak mówię, ja bluzy mam, niepotrzebna mi jest. Ale tu jest też bardzo ładna zieleń tych leggingsów. I to są właśnie z tej firmy Cardio. Tylko też... O, nie jest moja rozmiarówka. Ale to chyba innym razem już sobie przymierzę, bo zaraz zamykają, więc też bardzo ładny kolor i bardzo dobre są te z Cardio. Jak na Pepco to naprawdę ekstra. Wiecie, że mam dwie pary tych leggingsów, ale też dałam mamie, ponieważ są już na mnie za duże, bo to wcześniej kupowałam, kochani. Także idę do kasy. Kochani, wychodzę. Jeśli chodzi o dresy, to kupiłam sobie właśnie te niebieskie w Pepco. I idę. Jestem zadowolona bardzo z tych dresów, bo są naprawdę mega wygodne, bardzo fajny materiał, delikatne i mówię, znowu wchodzą te Cardio, a te Cardio naprawdę są jakościowe, dobre. Ja, nie chwaląc się, mam z Nike, mam z Pumy, z Adidasa leggingsy i nie są tak wygodne, kochani, jak właśnie te z Cardio. Ja sobie jeszcze tu wrócę do tego Pepco, bo oni już zamykają, nie zdążę przymierzyć. Spróbuję sobie, kochani, przymierzyć te zielone, bo taki ładny kolor i taki wygodne na siłkę miałabym ekstra po prostu. Bardzo fajne jakościowo. No i też nie żałuję, że przeszłam po tych lumpeksach, bo zawsze, widzicie, można coś fajnego dorwać, na przykład te spodnie za 7 zł. Także wydałam dzisiaj na moje zakupy 47 zł i 60 groszy, ponieważ jeszcze kupiłam torebeczkę, bo nie miałam po prostu co włożyć, a torebka zawsze mi się na coś przyda. Także jadę teraz na siłownię, kochani. I co? A później mamy live'a z wami. Kochani, jestem już na siłce. Tak mi się chce do ubikacji, że zaraz po prostu nie wytrzymam.
Więc szybko wlatuję, biorę swoje rzeczy. Tu mam torbę. W ogóle jadę, raczej jestem zaproszona na urodziny do mojej koleżanki. Muszę jej kupić prezent jakiś. No i wiecie, tak się zastanawiałam, co tu jej kupić, co tu jej kupić. No i stwierdziłam, że jej kupię torbę na trening, będzie miała motywację, a ona też, kochani, ćwiczy. No i ona sama tak o tej torbie gdzieś tam mi wspomniała, że chce sobie kupić. Ja mówię, kurde, masz urodziny, to ja ci kupię, cóż tu się będę zastanawiać. Także mniej więcej mnie nakierowała, jaki model chcę tej torby. No i jak będę w czwartek, to zobaczę tą torbę dla niej w sportowym sklepie. Miałam przez internet, ale ja się boję, że on nie zdąży po prostu. Ona mi tak niedawno powiedziała, jakieś, nie wiem, 2 dni temu chyba, jakoś tak. Jakoś mało ludzi dzisiaj jest, a zimno jest na zewnątrz, powiem wam. Także zmierzam ćwiczyć. O, kochani. Także mogę to śmiało powiedzieć, bo ona wie, co jej kupię. Kochani, jestem zgrzana, przebrałam się. Rzeczy mam wszystkie brudne i mokre w bagażniku. Będę wcinać jabłuszka, które przygotowała mi mamunia. Także sobie zjem. Jest godzinka 19, dzisiaj zjem później kolację, bo teraz mam jabłuszka, taką przekąskę, a w domku zjem kolacyjkę. No i co? I wystarczy na dzisiaj, kochani, treningu. Spaliłam mniej, 400 kalorii, ale to nic. Ale to nic. Dzisiaj nie biegałam. Chodziłam i na Orbitreku jeździłam, ale się ktoś tutaj tak bliziutko zatrzymał. Ulala, ulala. Same porządne samochody tylko o mnie stanęły. Muszę uważać. Muszę uważać. Ulala, ulala. Kochani, ja się właśnie wykąpałam. I co? Dzisiaj mam w planach, bo mam zajęcia, pojechać po prostu wcześniej do Końskich, ponieważ muszę wpaść na lumpex, bo bardzo mnie po prostu na tej ulicy Piłsudskiego, ja nie zobaczyłam tam wszystkiego i bardzo mnie korci, żeby jeszcze posprawdzać tam te spodnie, dżinsy, bo jest ich full po prostu. Także planuję, kochani, zobaczyć, co oni tam ciekawego mają. Także dzisiaj sobie na pewno tam podjadę z wami i zobaczymy. Może jakieś, kochani, uda mi się dostać ciekawe spodnie. W ogóle muszę się bardziej zaopatrzyć na jesień, zimę. Też widziałam taką kurtkę. Wczoraj też już nie zdążyłam, kochani, jej przymierzyć. Bo mówię, oni już zamykali. Ja jeszcze chciałam do Pepko podjechać, bo się musiałam mieć do aplikacji. Także sparuję się kremikiem Bambinko. Taką mam suchą tą cerę, że to szok po prostu. Może macie po prostu jakieś tipy na wrażliwą i taką, żeby mnie nie uczuliło coś, na jakieś takie maści bardzo tłuste, to bardzo was proszę, czy jakieś peelingi, tylko też, żeby to było dla alergików i żeby mnie nie uczuliły, to będę ogromnie wdzięczna za polecenie czegoś. No, mam nadzieję, że coś mi pomoże. Także dzisiaj jest taki plan, że sobie pojadę po prostu wcześniej. Boli mi dzisiaj kostka, dlatego jeśli chodzi o bieganie, to odpada kompletnie, bo ta kostka mi boli, kostka mi trochę spuchła, ja miałam jakieś kontuzje tej kostki, więc sobie daruję, posłucham się was i mojej mamy. Także dzisiaj nie będę biegała i po prostu sobie pojadę wcześniej po obiadku, zobaczę, później mam zajęcia. Przyjadę, zmontuję sobie właśnie tego vloga, co tutaj właśnie tworzę dla was. Witaminka A. I później po prostu pójdę na taki spacerek delikatny, jeśli nie będzie padało, z poterkiem. Ale tak, żeby się po prostu tylko przejść. No. Także, żeby to wszystko było, wiecie, zdrowe. No dobra, no. Po prostu za dużo ostatnio, za dużo. Przetrenowałam się, macie rację. Dzisiaj stwierdziłam, że no nie ma coś ze sobą siłować, kostka mnie boli, zaraz sobie wysmaruję tą kostkę tutaj tą właśnie maścią końską. Ona, jeśli chodzi o uda, pomogła mi, a kostka no jeszcze tak średnio, tak jeszcze średnio, więc muszę sobie po prostu wysmarować. Tutaj mam maść Maxi Cortan, więc sobie też jej użyję, tylko tutaj nie wolno do oczu jej dotykać. Trzeba jakoś tak ostrożnie, ona mi pomogła właśnie, ja zamykam po prostu oczy i sobie tak ją nakładam, bardzo delikatnie, ale
może nie róbcie tak, no nie wiem, ona mi pomogła po prostu, tylko oczusznie mam tego suchego, jeszcze nad ustami tutaj mam, także użyję sobie trochę tego. U nas jest dzisiaj chłodno i te spodenki, co sobie wczoraj kupiłam, to wrzuciłam je od razu do prania, więc sobie je dzisiaj założę na zajęcia, bo są naprawdę bardzo fajne, więc zanim się umaluję, kochani, to taka pielęgnacja twarzy musi być zrobiona. Znowu tego Regenerum nie mam. Regenerum jest w pokoju, ale mam tu jakąś inną pomadkę. Sobie jej po prostu użyję. O! O! Już się zaczyna ten okres. Ja już go wyczuwam. Ten, wiecie, jesienno-zimowy, gdzie zaraz, kochani, wszystko będę mieć suche. Maści będę musiała używać pełno, na grubo, bo już się zaczyna, już się zaczyna. Tu mam w ogóle bardzo fajny krem do stóp, kochani. Poleciła mi go pani podolog. Naprawdę, jeśli ktoś ma bardzo, kochani, suchą... Poczekajcie, dzwoni do mnie telefon. Bardzo Was przepraszam, dzwoniła do mnie mamusia, bo poprosiłam ją, żeby kupiła mi Monstera bez cukru i nie wiedziała którego, czy może być ten, czy ten. Także bardzo Wam polecam tą maść. Jeśli macie suche stopy, to naprawdę bardzo dobra. Ja nie wiem, czy ją można tak dostać. Ja ją kupowałam właśnie u mojej pani podolog po zabiegu, znaczy po zabiegu nóg, więc ona prosiła, żebym sobie smarowała po prostu pięty, stopy, jak tak bardzo dużo chodzę i naprawdę są gładziutkie i naprawdę bardzo fajnie pomaga ta maść, więc mega polecajka. On nie pachnie jakoś bardzo wyjątkowo, ale on bardzo pomaga i powiedziała mi pani, że nawet Regenerum sobie tak nie poradzi jak ta maść, że ta maść po prostu jest bardzo, no zawiera coś takiego w sobie, że no jest bardzo tłusta i bardzo, bardzo nawilża stopy. I te skarpetki, co kupowałyśmy z mamą, Wam kiedyś takie pokazywałam, mega fajna sprawa, kochani. Te skarpetki, co się tak zakłada na godzinę chyba. Rodzice tego nie robili jeszcze, ale ja robiłam. Fajnie skóra schodziła. No, powiem Wam, że muszę sobie te skarpetki jeszcze kupić. Także dobra, stopy wysmarowane. Już Wam tego oszczędziłam, bo wiem, że nie każdy lubi patrzeć na stopy. Jeszcze sobie kostkę posmaruję tą maścią. O, znaczy nie maścią, tylko takim tym żelem. On jest taki, widzicie, taki galaretowaty bardzo. Więc tą kostkę sobie wysmaruję. No i taką pielęgnację sobie, kochani, robię rano, wieczorkiem właśnie, żeby wszystko było elegancko. Nie zawsze mi się chce i czasami wieczorem jej nie zrobię, to się przyznaję. ale się staram, żeby zrobić. Dobra, kostka posmarowana, stopy posmarowane. Także teraz muszę delikatnie, kochani, musi mi to wszystko wsiąknąć i muszę się umalować. Chciałam, nie chciał, dzisiaj się muszę umalować, bo wychodzę z domu. Czasami właśnie lubię się tak smarować i nie malować, żeby po prostu to fajnie sobie tam wszystko, wiecie, oddychało. Natomiast no muszę, muszę dzisiaj koniecznie, bo tak jak mówię, no wyjeżdżam, no. I już się maluję, kochani. Także jak wiecie, albo i nie, mój makijaż nie jest zbyt skomplikowany, ponieważ używam Even Line i używam również tego fluidu. Nie używam już, kochani, gąbeczki i nie używam już korektora, bo bardzo mnie uczulał i to już po prostu odpada. Także ja tylko tego używam, kochani. No, moja twarz jest tak wrażliwa, że to szok po prostu. Ja nie wiem. Naprawdę, jeśli ktoś ma wrażliwą twarz, to no współczuję po prostu, bo ja też mam i tego nie wolno użyć, tamtego nie wolno użyć. Cały czas jest jakiś problem, oj. Także używam sobie właśnie tego podkładziku i po prostu delikatnie, ja mówię, ja tego dużo jakoś nie używam. Bo jakby ja też nie mam, kochani, żadnych krost, nie mam żadnych problemów z cerą, oprócz tego, że no bardzo suchą i muszę po prostu smarować. No to nigdy nie miałam trądziku, nigdy nie miałam żadnych problemów. Także no, chociaż tyle, tyle dobrego. Bo wiem, że dużo osób się po prostu boryka z problemami i naprawdę jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo znam takie osoby i to jest bolesne, nieprzyjemne, ale już widzę, że ten fluid się super rozprowadza, lepiej, zdecydowanie. Jeszcze tu mam trochę suche, właśnie tutaj, ale już jest coraz lepiej. Także bardzo fajnie, bardzo się cieszę.
że ta twarz już jest troszkę lepsza. Ja kiedyś sobie nawet, kochani, kupowałam jakąś tam, wiecie, taką maseczkę i ona mnie też uczuliła. Także ja naprawdę ja nie wiem, czego ja mam używać. Najlepiej to wybrać się do kogo tu się wybrać? Do dermatologa, o! Żeby on podpowiedział, czego mogę użyć. Muszę się kiedyś chyba wybrać do dermatologa. Jeśli tak się będzie częściej zdarzało, a teraz zbliża się zima, to wydaje mi się, że będę niestety musiała. Bo niczego nie mogę użyć. Co kupię, to mnie po prostu uczula. Także nie wiem, czy te kosmetyki też wysuszają. Na pewno w jakimś stopniu. One też nie są, nie wiadomo, no nie są drogie, ale też nawet jakbym miała już coś drogiego kupić, to wolałabym po prostu, żeby mi ktoś doświadczony polecił i żeby to się naprawdę sprawdziło, tak? Bo no cera jest bardzo ważna, więc ja się umalowałam. Nie wiem, czy jest duża różnica tego, więc mówię, ja bardzo delikatnie nakładam. Także, tak jak mówię, muszę się chyba po prostu do dermatologa wybrać, bo zbliża się ta pora roku, że ja już wiem, że będę miała po prostu problem z tą moją cerą. No, tak samo jak mi pani poleciła podolog ten krem, tak samo właśnie pani dermatolog pewnie zna się na tym. Naprawdę, ja używałam do stóp, mnie nie pękały pięty, tylko po prostu miałam bardzo suche, kochani, nogi, stopy. I no takie, no dla mnie było to nieestetyczne i się źle po prostu z tym czułam, więc pani wtedy powiedziała, że muszę po prostu takiej maści używać i będzie wszystko w porządeczku. Ja teraz na przykład nie chodzę do niej, mogę raz na 2 miesiące przyjść, a tak to mówi, że ja nie mam żadnych tam, wiecie, problemów. Kochani, w ogóle zobaczcie, jaką mój poter ma poszewkę brudną w porównaniu do tego kocyka. On po tych kąpielach w stawie to po prostu jest, ja nie wiedziałam, że on jest tak brudny i tak to spanie po prostu cuchnie, że ja muszę mu wybrać i dzisiaj go wieczorem koniecznie wykąpać i dzisiaj jak będziemy szli na ten spacer, to koniecznie omijać groble. Nie ma już kąpieli, jest za zimno, on już musi to zrozumieć. No może jeszcze przyjdą takie ciepłe dni, ale no po prostu cuchnie niemiłosiernie to i ja w pokoju nie chcę mieć takich, wiecie, zapachów cudownych, więc do prania leci. Zaraz trochę płynu wleję, też nie za dużo, żeby, wiecie, go tam nic nie uczuliło. Dobra, płyn wlany, wszystko jest elegancko i wezmę na 40 stopni, żeby to się porządnie wyprało. No. Będzie ładnie pachniało, bo po prostu no tak brudne są te rzeczy, że szok. A wiecie, jak piesek jest w domu, to trzeba go kąpać, trzeba mu prać te rzeczy, żeby właśnie nie śmierdziało. Także do prania poszło. O, mamusia przyjechała, zaraz zobaczę, czy kupiła mi tego monsterka. No, jak tam, mamusiu, było w sklepie? A ciepłą kaszaneczkę sobie. Kaszaneczkę masz cieplutką, miami, miami. Także chciałam ci powiedzieć, mamusiu, że jak mu tu przekazać tą informację, co? Że nie się wiem. Nie będzie już kąpał. Dzisiaj wieczorem go dorwę pod prysznic, mamo. No bo 4 do szkoły. Hej ho, hej ho. Czekaj, no bułek nie wzięła? Zapomniałaś? Ze sklepu? Nie, są. Są. Dwie tylko kupiłam, nie? No. O, to ja tego wczoraj piłam. A skąd oni go mieli? Co w tym było? Gdzie? W lodówce. W lodówce były? Tak, a, były dziękuję. To dziękuję, mamusiu. Proszę. Dziękuję, kocham cię. To ja ci muszę jeszcze dołożyć. Ojej, no dobrze. No. Bo poza wyszło? No wyszła. Ile? 5,70 kosztuje jeden. No to 10 tego... Złoty 40. Złoty 40. Tak. Zara, idę do portfela mego. Darowała mi, kochani, mamusia. Darowała mi. Tata by mi nie darował, mamo. Ha. No, wiesz. Nie darowałby mi. Zaraz by było dawaj. Dawaj. Dobrze. Dobrze, proszę panią, ale pachnie ta kaszanka. Ja to będę jeść zaraz. O, smaczne. A ja sobie bananka zjem, wiesz? Dobrze. Bo wczoraj nie jadłam, a zaraz sobie zjem. Kochani, kochani, mamy drugi dzień, jest dzisiaj czwartek i ja wyjechałam sobie wcześniej, bo mam zajęcia, ale przed tymi zajęciami chciałabym podjechać do lumpeksu, do tego lumpeksu na ulicy Piłsudskiego,
ponieważ on jest większy i ja wczoraj nie zdążyłam zobaczyć tych spodni, bo już było po prostu późno i chciałam sobie teraz zobaczyć, jakie tam dokładnie są te spodnie. No a później jadę na zajęcia. Po zajęciach muszę podjechać do sportowego sklepu, kupić, kochani, prezent dla mojej koleżanki na urodzinki. No i będę jej kupować po prostu torbę sportową. Także no, mam nadzieję, że będzie zadowolona, bo właśnie taką chciała. No i też to będzie dla niej, wiecie, pewnego rodzaju taka motywacja, żeby wrócić na siłkę, bo ona już ćwiczyła, teraz przez takie różne prywatne sprawy nie mogła, więc ona znowu wraca, z czego ja się ogromnie cieszę, bo ją bardzo lubię, bardzo chcę, żeby wszystko jej wychodziło w życiu. Chociaż ja każdemu tak życzę. No. Także kochani, jadę, zobaczymy, czy uda mi się coś fajnego dostać. A dzisiaj te spodnie, kochani, które sobie wczoraj kupiłam na lumpeksie, dzisiaj sobie je już założyłam. One są uprane, wyschły mi, więc mówię, zakładam. Dzisiaj akurat fajna pogoda na te spodnie. No, takie są wygodne, że to szok. Do tej bluzeczki fajnie pasują. Także zjadłam szybko obiadek, jeszcze była koleżanka mamy, więc szybko, wiecie, wszystko było zaplanowane, a tu przyjechała koleżanka mamy i jak się zagadamy, tak bardzo lubię. I tu z jednej strony chcę już jechać, bo muszę jechać, a z drugiej strony chcę tu zostać, bo ją bardzo lubię. Także wiecie, nie da się po prostu rozedrzeć, żeby być tu i tu w jednym miejscu. No niestety tak się nie da. Także zobaczymy, może mi się coś tu uda dostać. Mam takie pół godzinki, mogę tu poświęcić czas. Także coś może sobie znajdę. Ale kochani, nie, ja najpierw muszę pojechać do Action. Mnie się zapomniało, że muszę kupić foremki gumowe. Więc źle w ogóle pojechałam. No nic, pojadę sobie tędy najwyżej. Dzięki. I najpierw kupię foremki i baterie dla taty, bo moja mama robi te placuszki, kochani, i po prostu ma za mało tych gumowych foremek i prosiła, żeby jej dokupić, a tatuś znowu już prosił, żeby mu kupić baterie, bo mu się do latarki skończyły, więc kupię, a dopiero później tu podjadę. No, tak będzie najlepiej, bo żebym ja później nie zapomniała, bo ja pamiętam, a później, wiecie, może mi to wyjść z głowy. A jak się mówi, że się coś załatwi, to trzeba rodzicom załatwić, bo sama bym nie chciała, żeby mi na przykład nie załatwili, jakbym ich prosiła. Ani bardzo szybkie zakupy zrobione, bo tatuś prosił o takie słuchawki. Boże, jakie słuchawki, co ja mówię? Tatuś prosił o takie baterie, więc mu wzięłam. No i te, kochani, takie foremki. I dla Potterka i Harusia wzięłam taką kostkę, żeby sobie lizali jeden z drugiej strony, a Potterek z tej strony. Oni tak lubią jedną sobie lizać, więc wzięłam tylko jedną. No i jadę teraz na ten lumpek zobaczyć. No, przynajmniej, kochani, załatwiłam sprawę. Nie zapomnę. Kochani, jestem właśnie na Piłsudskiego. Jak ktoś jest z Końskich, to wie. I fajne jest to w tym lumpeksie, że mamy tutaj właśnie sport. O, tu są te moje spodnie, kochani. Jak wam się pokażę, te co kupiłam sobie właśnie wczoraj, bardzo fajne. No i tutaj wszystko jest tak ładnie posegregowane, sukienki, tu mamy sportowe, tu mamy odzież damską, naprawdę chyba to jest najlepszy lumpek w Końskich, który ma tak wszystko ładnie poukładane. Jestem tu drugi raz w życiu, oj, już rozwalam panią, jestem drugi raz w życiu i już brudzę. Ta bluzka leżała. Co to jest w ogóle? Ja nie wiem, muszę ją powiesić tu na wieszak, ale jedną ręką tego nie zrobię, zaraz ją powieszę. No i mówię, tu mamy takie rzeczy różnego typu. O, taka kurteczka. No ja miałam iść na jeansy, oczywiście najpierw przyszłam na sportowe rzeczy. Mówię, no bardzo fajny wybór, o, taka męska. Albo jak to woli, bo kobiety też się oczywiście mogą ubierać w taką, jeśli mają ochotę na to. O, ta jest fajna, taka z długim rękawem. O Jezu, to jest śliskie, zaraz tu powieszę. Wszystko mi spada, także mówię, no jest duży wybór. Będę szukała i dam wam znać. Kochani, niestety nie udało mi się nic dzisiaj w lumpeksie dostać. No po prostu nic. Nic ciekawego nie było, a byłam jeszcze w dwóch innych, natomiast tam też takie zamieszanie było, bo panie układały, więc tego towaru nie można było ruszać, jakby no jasne, rozumiem jak najbardziej, to jest ich praca, więc no nie, niestety dzisiaj nie miałam tego szczęścia, tak patrzyłam na niektóre właśnie rozmiarówki, to były albo za małe, albo za duże i tak wiecie, teraz się chcę przeczesać i za jakieś 10 minut mam zajęcia.
Także kochani, no niestety, trzeba mieć troszkę szczęścia. To nie jest tak, że to wszystko będzie na nas czekać. Już się o tym przekonałam. Oj, gdzie te włosy mi tu wpadają? O, no, także kochani, no niestety. Niestety się nie udało. Wczoraj mi się udało znaleźć spodenki, jestem z nich bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że innym razem. Jeszcze jest taki jeden lumpek, to jest na ulicy... Ja z tymi ulicami troszkę mam problem. Zapomniałam się... Boże, znowu te włosy. Zapomniałam, jak się ta ulica nazywa. Starowarszawska. O, na Starowarszawskiej w Końskich, jeśli ktoś jest, to pewnie kojarzy, albo jak nie jest, to może też kojarzy. I tam nie wiedziałam, że jest taki duży ten lumpex i muszę też się tam wybrać, ale to mówię, to trzeba, kurde, mieć tyle czasu na to poświęcić, to się tak nie da wszystkich oblecieć, no ale nic, idę na zajęcia, kochani, także niestety. Kochani, po prostu miałam takie szczęście, ponieważ Martens zamyka się do godziny 19 u nas. Ja o tym kompletnie nie wiedziałam. Nie wiem, co ja sobie myślałam w ogóle. No i oni już mówią, że nie. A ja mówię, kurczę, tylko jedną rzecz potrzebuję na prezent. No i kochani, kupiłam, Boże, palca włożyłam, przepraszam. Kupiłam torbę, później Wam w domu już pokażę, albo dobra, od razu teraz Wam pokażę, jak ona wygląda, bo później mogę zapomnieć. No i okazało się, że moja koleżanka tu pracuje, która chodziła ze mną kiedyś do szkoły, no i ona mówi, dobra, szybko wchodź, i szybko mi pomogła wybrać, także mega się cieszę. Kochani, ja wiem, że pewnie Was będzie koszt interesował tej torby, natomiast no ja nie chcę zbytnio mówić, bo no to jest na prezent jednak dla koleżanki. Jest na pewno z Adidasa, tu zakrywam ceny. Jeśli ktoś by chce wiedzieć, ile kosztuje, proszę pisać do mnie na priv. Mnie się ona bardzo podoba, sama bym taką chciała mieć, więc no. A to najważniejsze właśnie, żeby się podobała też osobie kupującej, ale też przede wszystkim mojej koleżance. Także kochani, ten vlog jest... dosyć taki szalony, dzisiaj ze mną macie tego vloga, tylko jestem ja, jestem tu, jestem tam. Mam nadzieję, że Wam się dobrze oglądało tego vloga, dajcie znać, jak sobie sama poradziłam. Wiem, że lubicie bardzo rodziców, ja też lubię z rodzicami, zawsze to sobie do kogoś pogadam. No ale skupiłam się bardzo na Was, tym razem bardziej jeszcze. Także kochani, jeśli taki vlog Wam się podobał, to oczywiście lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, żeby być na bieżąco, bo dążymy do 10 tysięcy! Co jest w ogóle, kochani? Także wow, dziękujemy za zaufanie, dziękujemy za każde wsparcie, za każdy komentarz, więc komentujcie. I co? Do następnego vloga, który wpada w środę o 12. Pa, pa! Buziaczki, kochani.